Właśnie dotarłem. Idę zobaczyć, jak wygląda w środku. Opuszczona stacja benzynowa wraz z restauracją. Idziemy teraz do środka. Sprawdzimy, co zostało. Nie ma nic ciekawego. Tutaj mamy główne wejście. Zobaczcie, że w lodówce nadal są produkty. W tym przypadku oranżada w puszce. Tutaj była kasa fiskalna, już oczywiście zrabowana. O kurde. Zobaczcie, że praktycznie całe wyposażenie zostało tutaj. Tutaj kolejne napoje. Tutaj chyba personel odkładał swoje buty. Mamy i kuchnię. O, doszliśmy do baru. Tutaj obsługiwano gości. Sprzęt grający. Ciekawe, czy działa. Godziny otwarcia. Restauracja jest niewielka. Zobaczcie, mamy coś dla piwoszów. Zobaczcie, pełne piwo. Kilka puszek Jupilera, belgijskiego piwa. Tutaj mamy menu. Spaghetti bolognese 7,35. To zapewne jest stary cennik. Teraz wszystko jest o wiele droższe. Można było również pooglądać telewizję. Tutaj pewnie toalety. Tak jest. Pisuar. Umywalka. Zaplecze. Jakieś dodatkowe stoliki. Celine. Tutaj
to jakiś dodatkowy bar? Chyba tak. Tutaj również mamy menu, także najprawdopodobniej przyjmowano również i tutaj gości. Zobaczcie. Talerze. O, spory wybór. Jak na taką małą restaurację. Dalsza część kuchni. O, i wyszliśmy z drugiej strony. Tutaj, jak widzimy, wybuchł pożar. Jestem przekonany, że został zapuszczony przez bezdomnych albo młodzież, która nie ma co zrobić z wolnym czasem, więc dewastuje. Tu jeszcze coś jest. Być może tutaj był magazyn. Przetrzymywano wszystko w tym miejscu właśnie. O kurde. Cała kista Red Bulli. Zastanawia mnie, czy jeszcze coś z tego jest dobre. Śmiem wątpić. Restauracja już jest prawie od 6 lat opuszczona. Tutaj mamy więcej napoi. Mini wieża. Tu kolejny pokój. A może magazyn? Na zewnątrz są prosperujące firmy, więc trzeba być ostrożnym. Strasznie tu śmierdzi. Nie wiem, czy przetrzymywano tutaj jakąś wędlinę. Odczuwam zapach gnijącego mięsa. Kolejna kasa. Fax. Ale raczej nie był już używany od dawna. Powoli zapada zmrok. Przez to nie mamy dobrej widoczności. Zobaczcie, że nie ma już nawet dystrybutorów. Opuszczę już niestety ten teren. Restauracja popada w ruinę powoli. Jak widzicie, wszystko już jest zniszczone praktycznie. Restauracja Escale. To wszystko, co po niej pozostało. Tutaj mamy zaplecze.
Moi drodzy, w tym miejscu będę kończył eksplorację. Myślę, że warto było tutaj przyjechać, mimo zniszczeń, które widzieliśmy w środku. No niestety nie byłem tutaj jako pierwszy. Nie wszyscy po prostu szanują takie miejsca. Najprawdopodobniej niebawem całkowicie będzie rozwalona i nie będzie już co odwiedzać. Ja się z wami żegnam w tym momencie i do zobaczenia na moich kolejnych wyprawach. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.